Siemaneczko, witam wszystkich. No, dzisiaj poraneczek, wstaliśmy, ja już jestem gotowy, za jakieś 20-25 minut wychodzimy do pracy. No i co, tak jak mówiłem, będę się starał wam wrzucać raz w tygodniu takiego zbiorczego vloga i zobaczymy co z tego wyniknie, jak to wyjdzie, jak to przyjmiecie, czy wam się spodoba, czy nie. Operator pracuje. Ciężko. Zmywarka pracuje, operator pracuje. Operator wrócił z pracy i pracuje dalej. Tym razem na poczet nowych filmików. I żebyście sobie nie myśleli, bo to jest ciężka rozkmina, bo muszę wybrać muzyczkę do filmów. To nie jest takie proste, żeby dobrać odpowiednią muzykę do vloga, nie? Więc sobie siedzę i taką nutkę mam dla was i zapodam wam teraz. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Dajcie znać, czy wam się podoba. Z czym wam się to kojarzy? Podobna nuta. Podobna nuta jest bardzo popularna i właśnie wyhaczyłem sobie ten kawałek na stronce, z której korzystam do filmików, z której pobieram muzykę. No i myślę, że pojawi się to w najbliższych vlogach. Marysia od pierogów, co tam robisz? Myję szybę. Marysia od pierogów myje szybę. Bo gotowało się... Może jednego pieroga zrobiłam. No to Marysia od rosołu, o! Marysia od rosołu, nie? Może być. Jesteś najlepsza od rosołów. Już bardziej do mnie psuje. Marysia od rosołów. Dobra, ja wracam do szukania muzy. A ja do mycia szyby. No. Tak jest. Ani kupiłem nowego kompa, jak wam się podoba? To jest kąt dla mnie. Hello, hello. Jesteśmy razem z Agi. Tak. Agi się nie odzywa. Jest godzina 12:35. Przyjechaliśmy właśnie do Harvey Norman. Skończyliśmy już pracę. Wiem, jestem okrutny. Znęcam się nad wami, że kończę tak wcześnie pracę. Ale będę miał parę rzeczy jeszcze do zrobienia w domu. Także wyrwaliśmy się wcześniej z pracy i kupiłem kabelek. Kupiłem kabelek specjalnie do nagrywek na Play for Fun. Także spodziewajcie się wkrótce następnych gameplay, następnych filmików. No i co, jedziemy? Gdzie teraz jedziemy? Na pawilony? Jedziemy. Muszę się zastanowić, co z tą lampką do komputera jeszcze. Aha. No, jedziemy na pawilony teraz. Jesteśmy na R-side. Pomajtki dla operatora. Pomajtki właśnie dla operatora, bo ostatnio mu się rozsypały wszystkie bokserki, tak? Ja kupię sobie takie super ekstra zarąbiste w pelusie. Ja jak je rozłożyłam, zobaczyłam każda noga, jedna dłuższa, druga krótsza. No nie wiem, jakiś pijany Chińczyk to chyba ten. To musiał być strasznie narąbany. Pijany Chińczyk jakiś to zszył albo coś, albo nie szył dobrze. No. Dobrze piła. dobrze pił, źle szył. Lecimy. Poznajecie go? Poznajecie. Zobaczcie, jak się odkupił. Zamówił sobie jeszcze buty. A to wszystko pod moim wpływem, bo ja powiedziałam, że ja go muszę wylansować, bo mi się nie podoba, jak chodzi ubrany. Muszę się w końcu wylansować, nie? A kto ci powiedział, że musisz?
Żona powiedziała, że tak źle wyglądam, tak się źle niereprezentatywnie ubieram, że musimy je odlansować. Nie, ja tak nie powiedziałam do końca. Ja powiedziałam, że musimy kilka zmian w swojej garderobie poczynić. Ja tak powiedziałam. Bardzo delikatnie chciałam to zaznaczyć. Okej. Nie pan tutaj na wizji. Byliśmy na zakupach, ale niestety niektóre rzeczy nie spasowały. Operator przy tam. Po wczorajszym obiedzie, przy tyłu. Co? Tak, po wczorajszym obiedzie przy tyłem, no i niestety jedne spodnie były do wymiany. Musieliśmy dzisiaj podjechać jeszcze raz wymienić spodnie. No bo co? No, to nie były jeansy, dlatego rozmiarówka jest chyba inna. Co? Tak, jeansów, a tych spodni, co kupiłeś, rozmiarówka jest inna. Inny krój w ogóle jest. Inny krój. Byłem pewien. Dobra, ale jest inny krój zupełnie. Właśnie, byłem pewien, tak, że wezmę w tym samym rozmiarze i długości co jeansy, ale jednak przeliczyłem się. Jak przyjechałem do domu, jak je ubrałem, mówiłem się sobie, a co tu się stało? Troszkę mi brzuch zaczął wychodzić. Plusem też jest to, że można wziąć do domu, zmierzyć, a jak coś nie pasuje, czy nie leży, na drugi dzień, czy tam, nie wiem, 14 dni chyba jest, tak? 14 dni jest na wymianę, a 28 dni, jeżeli przyniesiemy z powrotem, to dostajemy kredyty na zakupy w sklepie. Tak? Bo to było w dieslu. Tak. No, także spoko. No ja też nie lubię mierzyć po sklepach, ja też nie. I to znaczy nie, jeansy mierzyłem, ale już w sumie drugi raz weszliśmy do tego sklepu, żeby wziąć te drugie spodnie i w sumie spieszyliśmy się i nie chciało mi się za bardzo mierzyć i mówię, nie, wezmę do domu, najwyżej się wymieni. No i faktycznie, wziąłem taki sam wymiar, rozmiar jak jeansów i niestety nie. No ale co? No ale wymieniłem już ten, mam nowe spodnie. Leżą jak ulał, tak? Mhm. Operator w tym tygodniu się obkupił, normalnie nie mogę. Takie zakupy poczynił. Puściłem je z torbami. Puściłem żonę z torbami, ja powiedziałem. Dawaj hajs, teraz operator się ubiera. Tak, ja tylko wyciągałam karty, jedną bankomatową, drugą kredytową. Nawet nie zaglądam, ani na jedną, ani na drugą. Nie zaglądaj na konta, bo nie, tam same zera. A nie, jeszcze sobie kupiłem coś fajnego. Żona mi doradziła. Co? W H&M-ie. A no, zajebistą marynarkę. No. Kupiłem sobie marynarkę. Boże, jak ja nie... W ogóle jaki to jest względa. W większości jest tak, że zakupy raczej... Ja idę tam po swoje rzeczy, ty załatwiasz sobie swoje. Teraz tak się złożyło, że akurat byłam z Dominikiem i chciałam celowo być, żeby wybrać to, w czym go widzę. Bo ja jestem taki nieogar, że nie potrafię się ubrać. Nie no, może nie, że nie potrafisz, tylko... Chciałam ci doradzić, chciałam być przy tobie. A czy na pewno to? A czy ona nie jest za jasna? A może ta ciemniejsza? A czy ta dobrze leży? No a jak myślisz... Ludzie, jak ja bym tak robiła zakupy, to ja bym w jednym sklepie miesiąc siedziała. Ale przepraszam, jak ja chodzę i widzę, jak ty robisz zakupy, to ty chodzisz tak, chodzisz, oglądasz. Co ty oglądasz, gadasz, jestem szybko w zakupach. Ja idę, widziałeś dzisiejszy zakup mój? No widziałem, ale jak jedziemy do centrum, to chodzimy 3 godziny po sklepach i kupujesz jedną rzecz, no. Albo dwie. Dobra, teraz nagrywam, z tego od razu kłopoty gadasz. Przecież jestem szybka w zakupach. Teraz się zaczynamy kłócić. No jak? Wyjeżdżam ale za każdym razem. Ale po kilku sklepach, nie po jednym. W ilu ty byłeś w sklepach w Sort? Diesel, H&M? No w dwóch, w trzech. Bo jeszcze w Nexie byłem. No. Ale w Nexie nic nie było. No dobra, to wyszliśmy od razu. No, a w H&M to długo. A w Dieselu ile ruszałeś nosem? Nie, przepraszam, do jeansów nie ruszałem nosem. Ja mówię o tych spodniach, co masz teraz, jeszcze były w o tych drugich spodniach. No ale, no nie wiem, no zobaczymy. Ona takie skinny. Skinny. Mówię, chłopie, super mierz. Skinny operator będzie. Ja mówię, dobra, no to albo kupujesz, albo nie kupujesz. Jak masz kupić, żeby powiesić je w szafie, ja mam być zadowolona, to nie kupuj. Może i tak być. Nie, żartuję. Nie, zrobiliśmy zakupy, także operator się odpimpował. Operatorka też coś kupiła. Ja? Ale to będzie. Ja kupiłam tampony i podpaski. Nie, kupiłaś spodnie. A nie wiem, czy zostawię, wzięłam tak w mierze w domu.
No, operator się odpimpował, ale to może zobaczycie w jakimś vlogu, jak się zaprezentuje, jak się odpimpuje. Żona mnie ubierze, bo ona ma ten dryg do tych do modowych tych. Ja tu Może jestem. nie Ja mam jestem od drygu. spraw technicznych, ja nie Może muszę. nie mam drygu, no. Ja Tylko się nie zawsze umiem było tak, ubierać. że ja cię widziałam w czymś innym, a ty siebie w czymś zupełnie innym, no. A że teraz pozwoliłeś trochę bardziej Popuściłem wdrożyć ci mi się w twoje zakupy, trochę. no to wiesz, no to Lubię, rezultat lubię, ale ja następny od lubię, was. jak Kupę mi da. kasy wydałeś, wystroiłeś się i Nie, to będziesz. ty kupę kasy wydałaś dla mnie. Lubię, jak mi doradzasz. Czuję się teraz wtedy taki ważny, że mam Nie, doradcę. ja żałuję tylko jednego. Słuchajcie, ja żałuję, że ja wam nie nagrałam miny, jak Dominik ubrał marynarkę. Tą, co dzisiaj kupił, jaki miał wyraz twarzy, tak, o, yes, yo. Yo. Dziś mamy piękny dzionek, słonko świeci, deszczek nie pada. Jedziemy Ale przed właśnie. chwilą podali wiadomość, że za chwilę ma przyjść deszcz, też nie. Nie będzie tak źle. Jedziemy na pocztę właśnie odebrać przesyłkę, bo zostawione było awizo w skrzynce dla Agi i to jest pewnie Ja się domyślałam, co to jest. niespodzianka. Pokażę wam we vlogu. Dla mnie też coś tam jest. Tak, jesteś dla operatora. O, Ha, 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 ha. ja się rozciągam. Nie widać mnie. Tu jestem. Tu jest mój telefon. Nie, mam tak, chodź tu, chodź A tu, chodź tak. tu. Dzień dobry, dzień dobry. Au, au. Ała, co ci się dzieje? No bo mnie ciśniesz tu pod pachą. Dobra, nic, jedziemy na pocztę, zobaczymy, co tam w poczcie słychać. A co ty robisz tak? No bawię się telefonem. Nie baw się! Au! A ja się nie przywitałam z wami. No właśnie, przywitaj się. Hejka, Orwisy. Hejka, hejka, jedziemy na pocztę. Tak. Po moją przesyłkę. Piękna różowa koperta. Odebrałam przesyłkę, tutaj ręką zasłaniam. Adres nasz. Ja wiem, to jest przesyłka od Ugryź. Tak, od Oli. Bo od Oli wybraliśmy kilka rzeczy. Do niej sobie też coś pysznego i smacznego wybrał. Na pewno Tak, wam tak. pokażę. A ja jutro będę nagrywać dla was vloga, więc ja jutro rozpakuję i jutro wam pokażę, jakie super rzeczy sobie wybrałam. Także super, mega się cieszę. Będą nowe bareloszki do kluczy. Ja wam to muszę pokazać. Nie. Nie Nie, pokazuj. nie, bo to nie mój vlog. Nie wcinam się. A ja wam jeszcze dzisiaj pokażę mój breloczek wieczorem, jak wrócę do A domu. Bo mój ja to jeszcze ja wam pokażę. muszę wrócić do pracy i niestety Agnieszka zostaje w domu, a ja wracam do pracy. Piątek, piątunio, piąteneczek, ale Ja już niestety mogę praca. iść po tyskę do sąsiada. A ja niestety jadę do pracy. Co, jesteśmy już w domu i jest przesyłka też dla operatora. Pokażę wam. Jest to breloczek, taki fajny, z firmy Ugryź, taki z kawką, kawka. Coś dla kołosza operatora. Operator lubi kawy. Akurat to, jak mi braknie, to na czarną godzinę tutaj mam parę ziarenek, to mogę zmielić. Ha, ha, ha. Nie, żartuję. Bardzo fajny breloczek. Jeżeli nie znacie jeszcze firmy Ugryź, to link znajdziecie pod filmikiem. I co? Będziemy się już powoli żegnać, a na koniec mam jeszcze takie małe info dla was. Nie wiem, czy vlog Agi już był, czy nie. Chyba jeszcze nie, Pójdzie jako pierwszy. ale chciałbym wam przekazać taką informację, że postanowiliśmy, że będziemy dzielić nasze vlogi. Ja będę nagrywał, starał się nagrywać w tygodniu. Z całego tygodnia taki zbiorczy vlog, a Agnieszka będzie nagrywać weekendowe vlogi, co na weekendzie, co tam ogólnie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy chcecie, żebyśmy robili takie vlogi? A jak nie, to operator skasuje kanał i tyle będzie. No, bo nie ma sensu. A jak macie ochotę, żebym takie w tygodniu wrzucał jakieś takie krótkie vlogi, co się u nas działo, to piszcie w komentarzach. Ja jestem otwarty na wasze sugestie. Na pewno wszystkie komentarze będę czytał i postaram się i coś z tego wyknuć. O, tak. No to co? No to mam nadzieję, że ten krótki vlogasek z całego tygodnia wam się podobał. Jeżeli tak, kciuk do góry. No i co? Zapraszam na następny filmik.